Cześć kochani, witam was w nowym filmie. Może tak, co będzie, o, tak to nazwijmy. A będzie się działo, ale na początku chciałam wam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie podziękować. Podziękować za wszystkie kciuki do góry, za wszystkie komentarze, za wszystkie komplementy odnośnie mojej nowej fryzury. Nie spodziewałam się, ale bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam wam również pokazać jeszcze jedną rzecz. Ta rzecz będzie związana z naszym następnym weekendem. Wybieramy się na weekend, więc miejmy nadzieję, że przestanie padać, chociaż padać ma do piątku, od poniedziałku do piątku ma padać. Miejmy nadzieję, że w sobotę przestanie. I to jest coś takiego, ja nie wiem, czy w Polsce już takie są. Możecie się spodziewać, że prędzej czy później to się pojawi, bo moim zdaniem to jest całkiem fajny pomysł na prezent. To jest taki box, który my dostaliśmy od Lorenzo dziadków. Od dziadków Lorenzo na pod choinkę na święta. I już wam mówię, o, co w tym boxie jest. W ogóle jest fajnie zapakowane. To wygląda coś takiego, taki. Może tak wam pokażę. Okej, okay, czyli tak, wyciągnęłam jedno z drugiego i w środku jest taka książeczka i tak, pomysł polega na tym, akurat tego, okej, okay, zacznę od początku może. Można kupić bardzo różnego rodzaju książeczki. Nasza nazywa się Fuga da Assaporare, czyli ucieczka ze smakiem. Ucieczka dla smaku, może tak. I tutaj mamy do wyboru, nie wiem gdzie to jest napisane. Okej, okay, no nie wiem gdzie to jest napisane, ale w każdym razie tutaj mamy... Możemy sobie wybrać jedno z tych miejsc, które są praktycznie w całych Włoszech, jak możecie zobaczyć. I oni nam oferują tutaj nocleg, śniadanie, kolację. I to jest podane w takiej kolejności. Ja mam nadzieję, że to że będzie można to przełożyć na kolację, nocleg, śniadanie. I słuchajcie, długo zastanawialiśmy się, gdzie pojechać. Mieliśmy plany pojechać w okolice Neapolu, no ale plany nam się troszeczkę pokrzyżowały i pojedziemy bliżej, bliżej Pescary. No to też troszkę wyjedziemy za Abruzzo, no ale to już gdzie pojedziemy, to wam pokażę. I czytaliśmy dużo recenzji tej książeczki na internecie. No i te recenzje nie były jakieś super zajebiste. My w zeszłym roku dostaliśmy jako prezent troszkę inną książeczkę. To znaczy też na tej samej zasadzie, że wybierasz sobie co chcesz, ale tam były aktywności, no jakieś tam aktywności, na przykład spa dla jednej osoby, albo można było zwiedzać winnice dla dwóch osób. My pojechaliśmy jeszcze w zeszłym roku z moją siostrzenicą, czyli w trójkę, czyli jedna osoba wyszła tak naprawdę na książeczkę. Na książeczkę, to nawet nie trzeba książeczki, tylko trzeba mieć chyba tylko to. Tak, trzeba mieć tylko to, nawet już nie trzeba brać ze sobą tej książeczki. Myśmy pojechali do parku linowego. No, była zabawa, były śniaki. Ale taka ze mnie sportsmenka, jak normalnie z koziej. W każdym razie, że pojechaliśmy do tego parku linowego i było super, nie mieliśmy żadnych problemów. Czytaliśmy recenzje na internecie tej książeczki, no raczej są negatywne. Myśmy zamówili już nocleg, nie było z tym żadnych problemów. Znaczy, mi się wydaje, że po prostu ludzie zamawiali noclegi w sezonie, a to jest, to działa na takiej zasadzie, żeby właśnie przyciągnąć ludzi poza sezonem. No i my to właśnie wykorzystujemy na jesień, na taki krótki weekend. Zobaczymy, co to będzie. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko ok. No i tak, zobaczymy, czy nam pozwolą zrobić kolację, nocleg, śniadanie. Przekonajcie się o tym w następnym odcinku.
To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą jest to, że pod koniec miesiąca jedziemy do Piacenzy, znowu wjeżdżamy na górę Włoch, jak to tutaj się mówi, jedziemy na północ, bo zostaliśmy zaproszeni na wesele i wybieramy się właśnie na to wesele, czyli będziemy jakiś tydzień tam na północy, w Piacenzy. Zawsze mi się myli Pescara i Piacenza, nie wiem dlaczego. Tak, będziemy tam, może zajedziemy do Lorenzy dziadków, do Mediolanu, nic nie obiecuję, zobaczymy jak to będzie. Postaram się Wam też coś nagrać z tego wyjazdu. No zobaczymy, jedziemy. Udało nam się, słuchajcie, kupić bardzo, bardzo, bardzo tani bilet. Zawsze jechaliśmy Frecia Bianca. Teraz udało nam się zdobyć, to znaczy chyba wyszedł, podstawili Intercity, słuchajcie, co tak naprawdę to jest, niewiele się różni. Intercity jedzie chyba godzinę dłużej z tego, co zauważyliśmy. No ale i tak pociąg jechał 5 godzin, tu pojedziemy 6 godzin, więc tak to jest szmat czasu, długa podróż, no ale to chyba zawsze wygodniej niż samochodem. Chociaż my staramy się tak jeździć na zmianę, raz samochodem, raz pociągiem, żeby oczywiście mieć tam na miejscu, nie musieć czekać, aż ktoś nam da auto. No, no nieważne, w każdym razie jedziemy tym Intercity i zapłaciliśmy, wyobraźcie sobie, tylko 15 euro za jedną osobę w jedną stronę. Ten pociąg jedzie z Pescary dla zainteresowanych do Mediolanu i nas do Piacenzy. Piacenza to jest bodajże jeden przystanek przed Mediolanem, może dwa. Zapłaciliśmy 15 euro, więc tak, no, naprawdę się opłaca. Fajna cena. Okej, no to tyle z takich informacji porządkowych. Ja jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście i za to, że komentujecie, za to, że kciukacie. Tak? Dajecie kciuki do góry. No i zobaczymy się następnym razem. Buziaki, pa!